bardzo, bardzo dziękuję kolegom dziennikarzom, bo Państwo zrobili wspaniały wstęp do tej naszej dzisiejszej debaty. Do tego. Słucham? Mikrofon. A ja i tak mówię głośno i mnie słychać. Nagrało się? Dobrze, to ja jeszcze raz powiem, że bardzo dziękuję kolegom dziennikarzom za wspaniały wstęp do tej naszej debaty, bo pokazaliście, jak jesteśmy potrzebni, jak są potrzebne organizacje pacjentów i jak ta nasza wiedza i to wsparcie no, ratuje często w bardzo krytycznych sytuacjach, kiedy ręce opadają i nie wiadomo, co robić. A co do poprzedniego panelu, to myślę, że oglądała go Krysia Wechman i to był miód na jej serce, bo ona od 30 lat zajmuje się propagowaniem właśnie aktywności fizycznej wśród Amazonek, prowadzi spartakiady od 20 paru lat i też Amazonki razem z nią zdobywają tysięczniki. I chcę powiedzieć bardzo ważną rzecz, jeśli chodzi o rehabilitację, że rehabilitacja onkologiczna zyskała już status specjalizacji. O to dowalczyliśmy, o to bardzo długo, żeby to była zupełnie inny, odrębny rodzaj specjalizacji w rehabilitacji fizjoterapii i tak się stało, a nawet pewne pieniądze popłynęły w tym kierunku na sprzęt do zakładów rehabilitacji, nawet dla sprzęt dla dzieci, więc myślę, że to jest bardzo, bardzo duże osiągnięcie. Ale wracając do naszego tematu, ja powiem tak, że parę lat temu przeczytałam taką książkę Śmierć raka profesora Vincenta De Vita. To jest amerykański onkolog, taki guru onkologii, można powiedzieć. I powiem, co mnie tam zaskoczyło. Wcale nie tematy medyczne. I wcale nie tematy medyczne były dla mnie najtrudniejsze. Najtrudniejsze były rozdziały poświęcone właśnie temu, jak funkcjonuje system w Stanach. I byłam zaskoczona, jak wiele społeczeństwo może zrobić, żeby poprawić sytuację chorych na raka. Po prostu tam bardzo liczne fundacje zbierały pieniądze na prowadzenie badań klinicznych po to, żeby powstawały nowe leki i nowe metody leczenia. I to mnie zaskoczyło, jak wiele jest tam osób zaangażowanych w to, osób bardzo bogatych i bardzo biednych. I ten cały ogromny postęp, który się dokonał w medycynie w ostatnich latach, to między innymi była zasługa tych organizacji. I myślę, że u nas zaczyna być bardzo podobnie, że obok organizacji, które bezpośrednio wspierają pacjentów i im pomagają, zaczynają się pojawiać takie organizacje, które działają systemowo, które robią coś po to, żeby zmienić w systemie. One może bezpośrednio nie wyciągają rękę w trudnym momencie do pacjenta i nie przychodzą z tym wsparciem, ale ich działanie jest równie ważne. Dlatego bym chciała, żebyście tutaj po kolei przedstawili się, ja już tego nie będę robić, i powiedzieli, co jest waszą misją, co jest waszym zakresem działania, i z czego jesteście też tak znani, bo każdy z was jest znany z pewnej kampanii, akcji. Magda, zaczniemy od ciebie, bo jesteś najbliżej. Bardzo, bardzo dziękuję. Ja zostałam poproszona o wystąpienie w roli reprezentanta Fundacji Polska Liga Walki z Rakiem, czyli współgospodarza dzisiejszego LAO. Trochę patrząc na nas tutaj, boję się, że będziemy przekonywać przekonanych, bo chyba nikt nie ma wątpliwości co do tego, jak ważne są organizacje pacjenckie albo organizacje, które wspierają pacjentów. Polska Liga Walki z Rakiem, 6 lat temu założona przez grono fantastycznych osób, Krystyna Janda, profesor Łętowska, Danuta Wałęsowa, Borusewicz, Hołowczyc, Jerzy Sztur. Co robimy? Działamy na rzecz poprawy skuteczności walki z rakiem. Walka z rakiem rozumiana w sposób bardzo szeroki. W jaki sposób? Wiedza. To padło tutaj tyle razy. Wiedza, edukacja. Jakimi narzędziami? Kampanie informacyjne. Przykłady. Rak nie poczeka. Rak nie poczeka na koniec epidemii. Mam nadzieję, że widzieliście Państwo tą kampanię, ponieważ myślę, że była dość widoczna przy stosunkowo naprawdę skromnych środkach. Staraliśmy się namówić osoby, u których występowały, czy które mogły zaobserwować u siebie specyficzne objawy, które mogłyby świadczyć o rozwijającym się nowotworze, do tego, żeby nie zważając na problemy, te, o których tutaj też była mowa dzisiaj, z dostępem do lekarza, za wszelką cenę starały się do tego lekarza dotrzeć. Kampania Onkofertility. To
Kampania informacyjna, o tym była mowa. Kampania medialna związana z projektem Oncofertility, czyli mam raka, chcę dziecko. Rozumiem, że o tym była dzisiaj mowa, więc... No ja na przykład cenię przygotowywane przez ciebie dla dziennikarzy takie serwisy. Onkoserwis to nie przeze mnie przygotowywany, my tylko rozsyłamy. To jest serwis przygotowywany przez grono specjalistów, czyli miesięczny przegląd najbardziej interesujących, najciekawszych doniesień ze światowych czasopism naukowych na te szeroko rozumiane tematy walki z rakiem. Na swoje dwie minuty, czyli rozumiem, że edukacja, wiedza, tak jest. Edukacja, wiedza, publikacje i jeszcze chcę powiedzieć, że jest to edukacja kierowana nie tylko do pacjentów, nie tylko do rodzin, ale także do społeczeństwa i do lekarzy również. Bardzo dziękujemy. Kasia, teraz zapraszamy ciebie, ty jesteś tutaj chyba troszkę, jeśli chodzi jako organizację, to jedną z najmłodszych, że tak powiem, w tym gronie. Tak, jestem. Tak, jestem chyba jedną z najmłodszych organizacji. Reprezentowałam przez lata chorych na nowotwory mieloproliferacyjne, w tym mielofibrozę, ponieważ mój mąż jest chory od 11 lat. Od 3 lat wspólnie z innymi pacjentami założyliśmy Stowarzyszenie Hemato-Onkologiczni, więc troszeczkę ta nasza wiedza jest dużo, dużo większa. Nasza cała działalność, bo tak jak powiedziałam, stowarzyszenie tworzą tylko pacjenci. Ja jako jedyna żona pacjenta, natomiast nie mamy tutaj nikogo więcej. Nasza działalność to jest edukacja, pomoc pacjentom. Wszystko to, co pan powiedział, pan profesor tutaj, że ta druga strona, no my ją świetnie znamy, tą drugą stronę. Bardzo się cieszę, że państwo dziennikarze powiedzieli o tej drugiej stronie, bo zazwyczaj jest tak, że tej drugiej strony nikt nie słucha. Także mamy nadzieję, że nowotwory krwi w Polsce też pacjenci będą bardziej zaopiekowani. Staramy się, jak możemy pomagać pacjentom, chociaż uczestniczymy w różnych spotkaniach i nasza działalność w tej chwili się mocno rozwija. Proszę, Szymon. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Mięsaki, Czerniaki, Sarkoma. Tak jak w nazwie, głównie naszą pomoc dedykujemy, jeśli chodzi o stowarzyszenie, dla osób, które chorują na mięsaki i czerniaki. Nasze stowarzyszenie, można powiedzieć, taka jego tożsamość wywodzi się z Instytutu Onkologii, gdzie właśnie grupa pacjentów, nie kto inny, w 2007 roku zawarła właśnie akt założycielski, którym to właśnie stowarzyszenie powołała, można powiedzieć, do działalności tam na oddziale tkanek miękkich kości czerniaków, którą zresztą kieruje profesor Rutkowski. Przez lata bardzo dużo się działo i dzieje. W 2008 roku ruszył Onkobieg i do tej pory biegnie. Tutaj aktywność fizyczna, zapraszamy do niej i też angażujemy społeczeństwo właśnie poprzez nią w różne działania, przede wszystkim właśnie profilaktyczne, ale i przekuwamy te działania onkobiegowe na realną pomoc. Z naszego wsparcia korzystają pacjenci, których nie stać jest właśnie na pomoc do dojazdów do referencyjnych klinik. Mamy też możliwość wspierania właśnie w protezowaniu czy w zakupie leków, dofinansowaniu do leków tych spoza listy refundacyjnej. Także stowarzyszenie przez lata nabrało rozpędu, no i tak biegniemy. 14 rok, 12 września. Czyli biegniecie, a jednocześnie pomagacie pacjentom i wiem, że bezpośrednio też na oddziale, jesteście często na oddziale. A teraz poprosimy przedstawicielkę organizacji, która zajmuje się dziećmi. Onkologią dziecięcą, dzień dobry. Ja reprezentuję Fundację Iskierka, jestem tu trochę w zastępstwie pani prezes. Ewa Majewska. Nazywam się Ewa Majewska, jestem w zastępstwie pani prezes. I Fundacja Iskierka zajmuje się onkologią dziecięcą. Pani prezes i ja także, jesteśmy onkorodzicami, tak jakby, więc organizacja została założona przez Jolę 15 lat temu.
i działa głównie na Górnym Śląsku, opiekuje się tak, tamtejszymi oddziałami onkologii dziecięcej, ale też w Rzeszowie, także Instytuty Radioterapii wspiera w Warszawie i w Gliwicach, także coraz szersze ma pole działania, a główne co robi, to wspiera przede wszystkim i dzieciaki, i rodziców, albo całe rodziny właściwie dzieci onkologicznie chorych, przez projekty albo w samych szpitalach, czyli warsztaty, przez pomoc psychologiczną, pomoc dietetyczną, warsztaty artoterapeutyczne, przez rehabilitację, ma subkonta dla dzieciaków. Takim dużym projektem, a plus jeszcze całe wsparcie, tak naprawdę zaplecze współpracuje z dyrekcją szpitali, więc to są remonty, zakupy sprzętów, też finansowanie, to też była mowa badań klinicznych dla dzieciaków, niektórych badań, które wręcz po prostu poprawiają jakość tej i diagnostyki, i leczenia dzieci. I takimi bardzo dużymi projektami fundacji są między innymi, poza takimi codziennymi, właściwie cotygodniowymi warsztatami, to są wszelkie informatory, które drukowane są, informatory takie dotyczące leczenia, po leczeniu, wsparcie, informatory dotyczące też dla rodziców po stracie, czyli trudnego tematu i opieka taka psychologiczna, nie tylko dzieci i rodziców, które chorują, ale także i rodzin, które straciły dziecko. I jest dziecięca, duży bardzo projekt, to jest chyba co 2 lata mniej więcej organizowane, dziecięca orkiestra onkologiczna, która jest pięknym, wielkim projektem integrującym wiele środowisk, bo to jest i biznes, dzieciaki występują jako artyści, są zapraszeni oczywiście artyści profesjonalni, chóry i cała orkiestra, ale dzieciaki występują w roli głównej. Rozumiem, że to kiedyś nas zaprosisz na taki koncert, myślę, że dziennikarze to bardzo chętnie pojadą. I ostatnie jeszcze słowo, bo tu też była mowa, ostatnim takim projektem tegorocznym właściwie, to jest portal Baza Wiedzy Onkorodzice, który ja mam przyjemność być redaktor naczelną, którą prowadzę i to też jest taka integracja też środowisk medycznych, ale przede wszystkim baza wiedzy, bo widzimy też, że rodzice często są przerażeni, pozbawieni wiedzy i też odsuwani od leczenia dziecka jako ten, który przeszkadza w leczeniu, więc wyszliśmy trochę temu naprzeciw. Wielu lekarzy jest otwartych na tą inicjatywę i w tą stronę idziemy. Czyli wiedza, wsparcie bezpośrednie. Mamy hasło, bo wiedza pomaga. Wsparcie fizyczne, wsparcie pieniężne też, bo to też robicie. Aniu, a ty robisz zupełnie co innego i jak właśnie to jest coś, o czym mówiłam, czego za dużo w Polsce i wśród polskich organizacji nie ma. Dzień dobry, ja się nazywam Anna Andrzejczak, reprezentuję Fundację Onkologia 2025. Bardzo dziękuję za zaproszenie do tego wydarzenia, organizowanego zresztą przez 2 organizacje pozarządowe, tak a propos roli i znaczenia organizacji w Polsce. Tak, rzeczywiście my jesteśmy jedną z tych organizacji, które nie współpracują bezpośrednio z pacjentami, nie udzielają pomocy pojedynczym pacjentom. Nasze zadanie zostało troszeczkę inaczej określone w momencie, kiedy powstała fundacja. Ono, w ogóle fundacja wyrosła z takiego spostrzeżenia, że w Polsce generalnie brakuje nam tak naprawdę dosyć podstawowej wiedzy na temat tego, jak funkcjonuje nasz system. I brakuje nam decyzji, które by na takiej wiedzy były oparte. Evidence-based odnosi się nie tylko do medycyny, ale również do zarządzania w zdrowiu. I powstał taki pomysł, ażeby nasza organizacja tworzyła takie małe projekty pilotażowe, które będą pokazywać rozwiązania, które warto wdrażać, będą pokazywać dobre praktyki, będą gromadzić wiedzę i być takim prekursorem, miejmy nadzieję, zmian, które potencjalnie wejdą. Te projekty opieracie na wiedzy, którą czerpiecie od pacjentów, od specjalistów, bo wy też macie taki specyficzny sposób poszukiwania wiedzy na temat tego, co badacie, że tak. To są bardzo różne źródła. Jutro na porannym panelu pokażę projekt, który jest oparty na ankiecie, zrealizowany jest doświadczenie dowcami. Ale mamy również projekty zrealizowane, które były oparte na badaniu z pacjentami onkologicznymi. To było bardzo duże badanie ścieżki pacjenta, kiedy sprawdzaliśmy, jak długo w Polsce czeka się na diagnostykę, na diagnozę, postawienie diagnozy i rozpoczęcie leczenia. Zrobiliśmy 3 edycje tego badania. Ci z Państwa, którzy regularnie uczestniczą w LAO, być może mieli okazję je zobaczyć. Zrobiliśmy też badanie, które znów było oparte na zupełnie innej bazie informacyjnej. To była baza pochodząca bezpośrednio z zasobów szpitalnych. Zrobiliśmy projekt o breast unitach. Mhm.
Pokazaliśmy na żywo, na żywych przykładach dwóch ośrodków, co to znaczy podejść do zarządzania i do wprowadzania zmiany typu Breast Unit na przykładzie ośrodka w oparciu o swoje własne zasoby informacyjne zgromadzone u siebie, jak one mogą posłużyć poprawieniu jakości. Ania, a zapytam cię tak, no bo projekty bardzo ważne, rekomendacje, wnioski bardzo ważne. Tak. Czy coś z nich się udało wdrożyć? Ja powiem tak, ja nieustannie jestem dobrej myśli i mam wrażenie, że jak patrzę, bo już działamy prawie 7 lat w onkologii, jak patrzę wstecz, to my jesteśmy w trochę innym miejscu niż byliśmy w momencie, kiedy zaczynaliśmy naszą pracę. Na takim etapie podsumowań generalnie mamy refleksję, że chcielibyśmy więcej, chcielibyśmy szybciej, chcielibyśmy skuteczniej, chcielibyśmy, żeby te rzeczy, co do których mam wrażenie, że, bo to nie jest tak, że ktoś się z nami nie zgadza, że my prezentujemy rzeczy, które są jakoś nieakceptowane na poziomie merytorycznym. Wręcz przeciwnie. Nie było tak, żebyśmy mieli projekt, który ktoś powie, to jest nieprawda albo to się nie zgadza. To są dosyć podstawowe rzeczy. Natomiast przejście od tego momentu, okej, to my już to wiemy, do momentu, co my z tym zrobimy albo wdrożymy to w większej skali, to naprawdę zajmuje bardzo dużo czasu. Ja mam wrażenie, że my pomagamy pacjentom, aczkolwiek w trochę innej skali. Jeżeli namówimy dyrektora szpitala do tego, żeby coś zmienił organizacyjnie, to może my z imienia, nazwiska nie wiemy, jakiemu pacjentowi pomogliśmy, ale to jest duża grupa pacjentów. Ja myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne działanie i na pewno to, co powiedziałaś, że to jednak wymaga cierpliwości, bo nie są osoby, które są tak niecierpliwe i uważają, że wystarczy tylko napisać i od razu będzie to zrealizowane. No nie. Wiemy, że nad każdą zmianą trzeba popracować u nas bardzo długo. Tak. Czasami są to lata, nawet wprowadzanie leków czasami trwa 6 lat jednego. Tak też bywa, więc wiemy, że to, ale to jest bardzo ważna baza do takich działań. A teraz Ewelina. Ewelina, wy też się zajmujecie taką grupą wybraną pacjentek, prawda? To nie są wszystkie kobiety chore na raka w Polsce, tylko bardzo określona grupa. Tak. Fundacja OmaLife powstała z myślą o młodych kobietach, które chorują na raka piersi, dlatego że ja jestem jedną z założycielek, to podobnie jak 3 dziewczyny, które zachorowały się na raka mając zaledwie 30 lat, więc w naszym odczuciu brakowało organizacji pacjenckiej, która będzie odpowiadała na potrzeby kobiet, które zachorowały młodo. Więc zdecydowanie potwierdzam, że większość kobiet, które wspieramy i członków ich rodzin, to są osoby, które chorują przed 50 rokiem życia. Naszym głównym celem i zadaniem jest wsparcie ich i członków ich rodzin w zakresie edukacyjnym, merytorycznym, z zakresów metod leczenia raka piersi. I opieramy swoją wiedzę oczywiście na aktualnych zaleceniach, współpracując z lekarzami, specjalistami, którzy specjalizują się w leczeniu raka piersi w naszym kraju, ale nie tylko. Naszym głównym, jak to robimy? Poprzez umożliwienie, przede wszystkim dostarczamy materiały edukacyjne, które na przykład stworzyła Europejskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej specjalnie dla pacjentów z rakiem piersi. Jest to taki przewodnik, który jest naszym takim sztandarem w naszym centrum i nikt nie wychodzi bez tego poradnika. Organizujemy różnego rodzaju konsultacje, tak zwane drugie konsultacje dla pacjentów, którzy tego oczekują, potrzebują, mają taką potrzebę. Ułatwiamy kontakt z różnymi specjalistami, po to, żeby pacjenci mogli się upewnić, że czy zaproponowany sposób leczenia jest w porządku, tak? Czy mogę ewentualnie zrobić coś więcej dla siebie, tak? Więc to jest przez taką indywidualną, codzienną pracę, codzienną z pacjentami, ale również współorganizujemy konferencje, które są właśnie dedykowane dla pacjentów, żeby zwiększali swoją wiedzę, ponieważ naszą misją jest to, żeby uważamy, że świadomy pacjent jest ogromną wartością, więc to jest nasza taka ważna dla nas rzecz. I na pewno jesteśmy rozpoznawalne z projektu, który nazywa się Chirurgia Piersi Nie Jest Mi Obojętne, którą tworzymy taką platformę, gdzie w tej chwili też na zasadzie grupy zamkniętej na Facebooku, która jest platformą taką edukacyjną, w którą wkładamy bardzo dużo czasu, wysiłku po to, żeby edukować pacjentów z zakresów nowoczesnych metod chirurgicznego leczenia raka piersi. To też jest platforma do wymiany doświadczeń pomiędzy pacjentami. Ale to już te chirurgiczne metody, to rozumiem, że szerzej dedykujecie, nie tylko do młodych pacjentek. Tak, tak, tak. Ogólnie całą naszą jakby pracę dedykujemy do wszystkich kobiet, które chorują na raka piersi i w ogóle ich otoczenia. Natomiast nie ukrywam, że najwięcej
osób, które do nas trafiają, może dlatego, że my też mocno działamy w mediach społecznościowych i tam też jest nasza grupa odbiorców, są to kobiety po prostu dużo młodsze i też przekaz, który mamy, czy jakąś filozofię, którą promujemy, one jakby czują, że to jest coś... Środowisko. Tak. Ich środowisko, ich przestrzeń do przeżywania najtrudniejszego momentu prawdopodobnie w ich życiu. No i myślę, że... Ania bierze za mikrofon, myślę, więc, więc myślę, że my głównie zajmujemy się tą edukacją pacjentów i wspieraniu ich w tych, jakby dawaniu poczucia takiego bezpieczeństwa, że wszystko jest okej, albo ewentualnie upewnienie się, czy jest zrobione okej. Ta chirurgia jest ważna, nasze edukacje w ogóle wkład w to doceniło Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej, dlatego że współtworzymy polskie wytyczne właśnie w leczeniu chirurgicznego raka piersi jako jedyna organizacja pacjencka, więc jest to dla nas taki ważny element i taki, myślę, kluczowy. A dodatkowo oczywiście promujemy aktywność fizyczną, profilaktykę, co też zajmuje nam trochę czasu w różnych projektach, a jeżeli chodzi o te działania, zmiany systemowe, nasze zaangażowanie w zmiany w systemie, to współpracujemy tu razem w grupie w ramach OFO, który myślę, że Ania więcej powie. Ania powie o Onko Cafe. Myślę, że tutaj też troszeczkę grupa kobiet, którymi ty się zajmujesz, też z rakiem piersi, to jest już bardzo szeroka grupa. Ale trochę inny akcent kładziecie, wy się zajmujecie bardziej... psychoonkologią, wsparciem psychicznym, prawda? Nasza fundacja Onko Cafe, która powstała w 2014 roku, była efektem wcześniejszych już 2-3-letnich działań pacjenckich, opartych na międzypacjenckim wsparciu, na bazie założonej też przeze mnie, jakby, bo kliknąć może tylko jeden, założonej grupie Fakraczki, w której były inne pacjentki, które znałam i towarzyszyły mi z Facebooka, zgromadziłyśmy się w tej grupie, potem było nas kilkadziesiąt, gdzieś na tym poziomie, kiedy było nas kilkadziesiąt, wspierałyśmy się przez te 2 lata, postanowiłyśmy i spotykałyśmy ukonstytuować i poszerzyć, rozszerzyć te nasze działania, ponieważ grupa cały czas rosła, okazało się, że nie ma zabezpieczenia takiego dla wielu naszych różnych potrzeb, zatem fundacja została założona przez takie główne koło mnie i 14 pozostałych dziewczyn. Wiele z nich do tej pory już wyzdrowiało, odeszło, współtworzyły, kreowały ze mną tą fundację, są z nami dalej, ale już zdrowe. Nasze działania, tak jak powiedziałaś, ze względu na to, że w pierwszym roku już naszej działalności dołączyła do mnie, do mojego zarządu Adrianna Sobol, która tutaj była gościem poprzedniego panelu i się aktywnie zaangażowała, była psychologiem pracującym w placówce, w której ja się leczyłam, w której nie dostałam wówczas wystarczającego wsparcia psychologicznego i postanowiłyśmy to właśnie ponaprawiać, począwszy od tej placówki, w której ja się leczyłam i tak to potem rozwinęło się bardzo, bardzo szeroko. Ogólnopolsko też wspiera facebookowo i nawet jak Ewelina mówiła, to myślę sobie tak fajnie, bo my właśnie te 50, 40 i tak w górę, więc to jest właśnie fajne, że u nas w Polsce fundacje potrafią się tak jakoś podzielić, trafiają do własnych grup, one do tych młodszych, my do starszych, ktoś jeszcze do innych. Także myślę, że w Polsce jest fajnych kilka organizacji onkologicznych, działających na rzecz pacjentów, których działania absolutnie się uzupełniają. Dlatego no, w tej chwili już w 2021 roku, no, ja widzę, obserwując od mojego zachorowania w 2010, że pacjentki mają naprawdę z rakiem piersi dużo, dużo lepiej. W innych nowotworach tak nie jest. A twoja sztandarowa kampania? Nasza sztandarowa kampania to jest kampania Breastfeed, kobiecy biust, męska sprawa, którą toczymy już od 6 lat i ku naszemu zaskoczeniu cały czas jest zapotrzebowanie i udaje nam się znajdować nowe formuły i ją kontynuować. Dziś właśnie wróciłam z kolejnych sesji zdjęciowych, ale ta kampania poszerzyła w tym roku i to jest nawiązanie też do twoich pytań, Ola, co trzeba zmieniać w Polsce, czego nam brakuje. Poszerzyliśmy już w ubiegłym roku pilotażowo, a w tym szerzej edukację skierowaną do zdrowej części społeczeństwa, bo ta kampania pomaga chorym, a z edukacją trafia do zdrowych.
Zatem właśnie wracam z sesji, gdzie przeprowadziliśmy kolejne szkolenia dla kół gospodyń wiejskich. W tym roku kalendarz będzie troszeczkę inny, już wreszcie nie będziecie musiały tam gadać, że to jest takie może nie troszeczkę, nie bardzo. Poubierałyśmy tych chłopaków. Ale ci panowie podobają, no co. A istotnym elementem też są w tym roku właśnie kobiety i ta edukacja do zdrowej części społeczeństwa, tak jak tu padało, żeby ten rak nie był tabu, chociażby z filmiku, żeby o tym raku również, o chorobie, o zdrowiu mogły rozmawiać osoby zdrowe. Mamy jeszcze szereg innych kampanii. Tak, ale to... One wszystkie są zbudowane przez nas. My jakby nie korzystamy ze wsparcia agencji PR-owych, tylko budujemy te kampanie same z Adą i z pozostałymi członkami zespołów, mężczyznami, kobietami, mamy różnych pacjentów, również mężczyzn. Budujemy je sami w oparciu o wiedzę psychologiczną, która mamy od całego zespołu naszych psychoonkologów, współpracujemy ze WPS-em, także co sobie tam wymyślimy to w tym gronie, no to właśnie, przekładamy. Powiedziałaś, to co sobie wymyślimy, to robimy. Ale to nie jest tak, że to sobie tak robicie i przychodzi Święty Mikołaj, czy przynosi wam worek pieniędzy i sobie robicie. Jak, powiedzcie, jak zdobywacie fundusze na to, żeby działać, żeby pomagać, żeby szerzyć edukację i czy te wasze działania są całkowicie charytatywne? Czy też jesteście takimi organizacjami, które wspierają pacjenci poprzez, nie wiem, jakieś składki czy pieniądze, które wnoszą? Jak to jest, Magda? Skąd na przykład Ania bierze pieniądze na to, żeby robić te raporty? Skąd Kasia bierze pieniądze, żeby zapraszać pacjentów na wyjazdy? Ania na tą sesję z zdjęciową. Bardzo proszę. Bo jeszcze powiem, że w okresie pandemii niestety sytuacja jest taka, że są organizacje, które przestały istnieć ze względu na to, że nie miały gdzie się znaleźć, nie miały pieniędzy na lokal, na telefon, na swoich pracowników i to jest bardzo przykre, no, ale jak tutaj siedzimy, wszyscy się ostaliśmy, więc powiedzmy innym, co trzeba robić, żeby się ostać i działać dalej. Jeśli chodzi o Polską Ligę Walki z Rakiem, to wszystkie nasze projekty są realizowane z grantów. Z grantów, które są ofiarowywane przez naszych grantodawców i kolejność jest taka, że jest pomysł, idea, przekonanie, że coś jest ważne i coś trzeba koniecznie zrobić. To się materializuje w postaci opisu i z tym opisem zarząd fundacji rusza z kolędą, szukając pieniędzy. Nam tutaj, jak siedzimy wszystkim, nie, no, łącznie z moją organizacją i pewnie trochę słusznie, zarzuca się, że my głównie korzystamy ze wsparcia no, po prostu firm farmaceutycznych. Że dlaczego tak się dzieje? Czy myślisz, że dlatego, że firmy dają najchętniej, czy dlatego, że inne powiedzmy jednostki przedsiębiorstwa trudno jest przekonać, jak banki, jak nie wiem, jakieś duże firmy przedsiębiorstwa działające w branży, nie wiem, budowlanej. To jest bardzo trudne. Ja tylko znam jedną organizację w zasadzie, która się opiera, nie ma ani jednej chyba firmy farmaceutyczne i to jest fundacja pani profesor Chybickiej, gdzie jak się wejdzie na stronę, tam nie ma żadnej firmy farmaceutycznej wspierającej tę fundację. Jak ty myślisz? Myślę, że dotknęłaś istoty sprawy, to znaczy rzeczywiście trudno jest przekonać firmy, które nie są związane w swojej działalności z obszarem zdrowia do tego, żeby chciały charytatywnie takie organizacje, które w tym obszarze działają, wspomóc. Nie widzą w tym po prostu swojego wizerunkowego interesu. Ich programy społecznej odpowiedzialności biznesu nie dotykają tej sfery. Myślę, że to jest jedna z takich cech niedojrzałości społeczeństwa obywatelskiego, tak, którą na pewno jesteśmy. Mam nadzieję, że to się zmieni, że wzorem dojrzałej demokracji to wspomaganie obszaru zdrowia będzie znacznie hojniejsze. No teraz rzeczywiście tak jest. Więc to jest jeden powód. Drugi powód jest taki, że nie ma żadnych zinstytucjonalizowanych źródeł wsparcia dla organizacji pozarządowych działających w naszym obszarze. Nie ma żadnych metod aplikowania o pieniądze publiczne z projektami, które są naszymi pomysłami.
prawda? Są rozpisywane różnego rodzaju konkursy przez Ministerstwo Zdrowia, gdzie od niedawna zresztą organizacje pozarządowe mogą aplikować, ale to jest wszystko narzucone z zewnątrz. Nie ma od tej drugiej strony, jest bardzo trudno spełnić warunki. Więc myślę, że to są te dwa powody, dla których jednak główne grono grantodawców to są po prostu firmy, które działają w obszarze zdrowia. A Kasiu, a ty to od niedawna się, bo w zasadzie byście działali do tej pory prawie że za własne pieniądze. Tak. I się uczysz zdobywania tych grantów. I to jest dla przez też te droga, wszystkie przez lata cała nasza działalność polegała na tym, że płaciliśmy za wszystko sami. Czyli nasz zarząd stowarzyszenia, robiliśmy sobie składki i wszystko finansowaliśmy z własnych pieniędzy. Pierwszy raz dopiero w zeszłym roku wspólnie z Ewą wystąpiłyśmy o grant na taki nasz duży projekt Wiedzą w chorobę, który w tym roku będzie realizowany nie w sieci, tylko na żywo. I postanowiłam też, bo moim wielkim marzeniem jest, żeby pokazać, że ta choroba mojego męża, który zachorował, jak miał 45 lat i pisał testament, i jedynym jego marzeniem było dożyć do 18 urodzin córki. Córka ma dzisiaj 21 lat i żyje po diagnozie 11 lat, żeby pokazać, że jest to choroba ludzi młodych. Będziemy tworzyć olbrzymi projekt, przynajmniej dla mnie będzie to duży projekt i taka satysfakcja wszystkich tych osób, z którymi współpracujemy na co dzień. Mielofibroza nie zna wieku. Także pierwszy raz w tym roku dopiero będziemy mieli pieniądze z grantu. Natomiast tak jak powiedziałam, wszystko robiliśmy za swoje pieniądze i myśleliśmy, że damy radę, ale okazało się, że jednak nie dajemy rady i realizować duże projekty musimy mieć to wsparcie. Życzę ci, żebyś znalazła dobrych darczyńców, hojnych darczyńców i żebyś się rozwijała. A Szymon to już wie, jak to się robi. Staramy się robić to dobrze, w sensie pozyskiwać w taki transparentny sposób przede wszystkim pieniądze, ale tak jak sobie teraz pomyślałem, to rzeczywiście mamy rozpoznane chyba wszystkie możliwości istniejące, czyli działalność odpłatna, nieodpłatna, działalność gospodarcza, rzeczywiście 1%. Czy działalność gospodarcza? A czy działalność gospodarcza prowadzona w ramach stowarzyszenia? Aha. Tak, to jest jeden model. Jest też odrębna jednostka, ale też jest, której właścicielem w 100% jest stowarzyszenie. Natomiast mamy granty z Ministerstwa Sportu, granty z miasta stołecznego Warszawy, z dzielnicy Ursynów w tym momencie. Akurat nie, ale szukamy różnych możliwości, wszystkie możliwości chyba tak rozpoznajemy, natomiast darczyńcy indywidualni, czyli w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego, 1%, mamy onkobiet na przykład, czyli osoby, które wpłacają środki, są właściwie dwa etapy wpłacania środków, czyli pierwszy to jest odpłatna działalność pożytku publicznego, czyli tak zwana bilet wstępu na onkowiek, a drugi etap to jest właśnie to, co biegacze, to co osoby właśnie uczestniczące w onkobiegu mogą zostawić na pacjentów. A 1% zbieracie? 1% jesteśmy OPP, czyli organizacją pożytku publicznego. Wam to jest chyba łatwiej, bo dzieci to tak, na dzieci to wszyscy hojnie dają. Tak właśnie chciałam, tak słucham i te firmy farmaceutyczne rzeczywiście ja w ogóle nie kojarzę, żeby organizacje czy fundacje, stowarzyszenia zajmujące się onkologią dziecięcą w ogóle musiały prosić. Zresztą chyba w ogóle nawet prezesi takich stowarzyszeń nie sięgają ku temu. Może nie wiem, jesteśmy też po prostu grupą docelową taką niezbyt wdzięczną dla firm farmaceutycznych, więc nie, to jest jakby tak. Ale tu była mowa o 1%, tak, Fundacja Iskierka jest i wiele organizacji zajmujących się onkologią dziecięcą pozyskuje fundusze z 1% od darczyńców prywatnych, czyli to są firmy. I myślę właśnie, że onkologia dziecięca, chore dzieci bardziej za serce łapią darczyńców i rzeczywiście ci prywatne firmy dają fundusze na to. Wielu, nie oszukujmy się, rodziców, których dzieci zachorowały, a mieli duże firmy, potem zostaje stałymi darczyńcami tak naprawdę tych stowarzyszeń. Fundusze też są częściowo z prowadzenia
leczenia subkont pacjentów, bo tych dzieciaków jest dużo i rzeczywiście częściowo nie są w stanie pokryć fundacje, mówię tu o Fundacji Iskierka, bo nie siedzę jakby w innych fundacjach. Fundacja Iskierka pobiera rzeczywiście 5% od prowadzenia subkonta dzieci i tych kont ma pod opieką kilkaset, ale to idzie na działalność statutową. Reszta całej działalności jest darmowa, bo organizacja działa za darmo, daje psychologa, daje dietetyka, rehabilitację. Czasami z tych pieniędzy idzie na inne dzieci, które nie mają na koncie, na refundację leków i na wszelkie działania, które fundacja prowadzi na co dzień na oddziałach. No te pieniądze też jakby idą z tych. Czyli macie takich bardzo dobrych darczyńców, niekoniecznie z farmy. Tak, Aniu, tak. Ale tobie to chyba jest trudno, bo już nie dość, że podkopujesz pewne tezy i pokazujesz, co można zmienić i jeszcze chcesz na to pieniądze. No więc kto ci daje te pieniądze? Tak, to prawda, myślę, że jest trudniej zaproponować komuś realizację projektu takiego rodzaju, jak my robimy, bo ciężko się daje, myślę, pieniądze na opracowanie na temat zmian systemowych. Nie brzmi to zbyt reprezentacyjnie, aczkolwiek moim zdaniem jest super ważne. Mieliśmy to szczęście, że zaczęliśmy działalność od wkładu, który dali nasi fundatorzy. To były instytucje prywatne związane z onkologią, w tym dwa ośrodki leczące, prowadzące leczenie onkologiczne i firmy związane generalnie z onkologią. To stopniowo ewoluowało do stanu obecnego, kiedy finansują nas już w tej chwili właściwie osoby prywatne, związane z poprzednimi fundatorami, ale to już jest finansowanie ze środków własnych. Nasz budżet jest określany właściwie co roku. Mamy darowizny na cele statutowe. O tym, jakie projekty realizujemy, po części decyduje Rada, to znaczy to jest zawsze konsultowane z naszą Radą, która jest z założenia złożona z osób, w której dominują osoby niezależne od fundatorów właśnie. Nie korzystaliśmy, jesteśmy jedną z tych organizacji, która nie korzystała wsparcia ze strony firm farmaceutycznych, nie żeby było w tym coś złego, po prostu. Ale innego rodzaju tak się firmy związane z onkologią, bo wiem, tak, że radioterapia was dosyć mocno wspiera. Tak, dokładnie. Wśród naszych założycieli były dwie firmy, które prowadzą prywatne ośrodki onkologiczne. I kolejność jest taka, że co, na początku roku układacie sobie plan, co chcecie w tym mniej więcej zrealizować, jakimi się tematami zająć, czy to tak się tak, my pokazujemy plan, propozycje projektów do zrealizowania. Zdarza się oczywiście, że w ciągu roku coś wpadnie na i wtedy to realizujemy po konsultacji z naszą radą, ale generalnie jest to ogólny program akceptowany przez radę, na który nasi fundatorzy decydują się po prostu przeznaczyć swoje środki. W ten sposób się to odbywa. Bardzo dziękuję. Ewelina, wy jesteście bardzo atrakcyjne dziewczyny, przebojowe, więc wam to chyba jest względem, bardzo łatwo, ja wiem, te środki. Ja co? Wiem. My jesteśmy w ogóle bardzo sexy, ja wiem. Nie chodzi o sexy, tylko chodzi o to, że jesteście energetyczne. Ale ja o tym mówię, o sexy w sensie w kontekście organizacji, a nie tak personalnie. Jest. Tak mam jest na myśli. Więc tak, to nie jest żadną tajemnicą. Przez pierwsze 3 lata działalności Fundacja Oma Life była finansowana przeze mnie i przez Magdę, po prostu. Przeze mnie i przez Magdę, czyli przez nasze firmy. Mm-hmm. Więc to jest jakby, tak to wyglądało. To jak trochę jak u Kasi. W międzyczasie zdobywałyśmy zaufanie społeczne po prostu wielu ludzi, pacjentów i zaczęły wpływać na nasze konto po prostu darowizny od osób, które otrzymały od nas wsparcie. Dostałyśmy też trochę takiego finansowania z trójmiejskiego rynku, z którego się wywodzimy. Ludzie też pod nas poznali i w nas uwierzyli. Nauczyliśmy się pisać granty na nasze pomysły, właśnie na nasze projekty. W międzyczasie też dostałyśmy, w związku z tym, że zaczęliśmy pracować w środowisku międzynarodowym, też nam trochę koleżanki i koledzy podpowiedzieli, w jaki sposób działać, więc właśnie od nich nauczyliśmy się pisać granty. Też przenieśliśmy 4 lata temu ten bieg Race for the Cure, który jest dużym takim zastrzykiem finansowym dla nas.
i tak to wygląda właściwie. A 1% już zbiera. I teraz w tym roku zostaliśmy organizacją pożytku publicznego i w tym roku również mamy działalność gospodarczą. To na razie jeszcze nie działa, bo to jest jakby świeża sprawa, natomiast na pewno będziemy starały się zdobywać pieniądze, realizując różnego rodzaju działania, żeby po prostu zarobić na swoje utrzymanie, bo dla mnie i dla Magdy, która przez wiele lat pracowała w innych branżach, mamy taki też charakter, taką osobowość, że chcemy po prostu być bardzo mocno sprawcze i mieć wpływ na funkcjonowanie i na rozwijanie się i uważamy, że warto po prostu na to zapracować. Do ciebie ostatnie słowo, bo pan profesor tym razem nie ma dzwoneczka, ale pięścią w stół nie można w uszach dzwoni. Czego? Ale postaram się bardzo krótko, jak tak wracając do genezy. Moja fundacja od początku miała założoną działalność gospodarczą, ale tak jak mówiłam, założyłyśmy to w kilkanaście pacjentek, więc pierwszym krokiem to była zrzutka na to, żeby fundację zarejestrować, żeby można było jakieś pierwsze rachunki, żeby jakiś telefon, no to tych pieniędzy wystarczyło nam z tego, co się zrzuciłyśmy. Jak był jakiś koszt dodatkowy, to tam dziewczyny, może któraś. Pacjenci są różni, biedni, bogaci, przeróżni. Bardzo chętnie na taką działalność, która im pomogła, którą sami współtworzą, wrzucą parę groszy. Ja wówczas będąc na zwolnieniach lekarskich, zasiłku, potem rencie, no również nic innego nie mogłam robić, bo ja nie mogłam wrócić do swojej pracy zawodowej, więc miałam mnóstwo czasu, to też mogłam sobie w tą fundację tworzyć przez te kilka lat jeszcze będąc na rencie, po prostu bez pieniędzy dla mnie, bo to jakby miałam finansowaną i wypłatę z mojej firmy. Ale działalność gospodarcza, ponieważ ja się wywodzę z biznesu, miałam zawsze swoje firmy, to jakby też nie wyobrażałam sobie, żeby nie pomyśleć o tym, z czego moja fundacja będzie czerpała pieniądze, czyli chciałam liczyć tylko na siebie, od razu otworzyłam, zanalizując, bo w świecie to jest bardzo powszechna praktyka i ona już wtedy była bardzo powszechna. W Polsce może nie, bo byłam jedną z niewielu pierwszych organizacji, które jako pierwsze od początku i od statutu założyły jednocześnie działalność gospodarczą. Mam dwie rączki, prawie zdrowe wówczas, mam dziewczyny, coś wymyślimy, jakoś będziemy dziergać koraliki, będziemy je sprzedawać, no różne rzeczy. Myślałyśmy sobie o tym, jak możemy to zrobić. To się okazało nieskuteczne, bo z tych naszych działań, koralików i innych rzeczy tam za dużo nie wyszło. Pacjentki przychodzą, odchodzą, zdrowieją, odchodzą do swojego świata, ale udało nam się pracować niemalże bezfinansowo, i robić bardzo dużo. Przez pierwsze dwa lata, to już chyba całkiem, albo trzy, bo jednym z elementów pomocy tej fundacji była właśnie pomoc pacjentom w powrocie na rynek zdrowia, na przykład poprzez to, że które pacjentki chorowały, a miały różnego rodzaju umiejętności, to przychodziły do nas do biura i razem tworzyłyśmy stronę internetową. Czasu jako chore miałyśmy dużo na tych rentach, więc po prostu wydziubałyśmy naszą pierwszą stronę internetową 0 zł, bo to są... I wszystko powstawało za zero. Pierwszą siedzibę też dostałyśmy za zero, bo po prostu ten szpital dał nam jeden pokój, jeden gabinet lekarski i tak tam dziubałyśmy przez pierwsze 3 lata. A kiedy Ada do nas dołączyła, też pochodzi z biznesu, więc również mogła sobie to pozwolić, żeby przez kilka lat pracować za darmo. Potem już się rozkręciłyśmy, nauczyłyśmy się pewnych rzeczy, zaczęłyśmy w jakiś sposób, sprzedając siebie, zarabiać pieniądze, czyli robiłyśmy wykłady edukacyjne dla firm, na przykład mając specjalistów w naszym gronie, za pieniądze. Dawałyśmy kursy w firmach z naszego obszaru, a teraz rzeczywiście nie udało nam się przetrwać bez dużych pieniędzy z zewnątrz, ponieważ ta działalność tak się rozwijała, że projekty rzeczywiście wymyślałyśmy fajne i są to w dużej mierze firmy farmaceutyczne. A dlaczegożby nie, to już moje takie osobiste zdanie, absolutnie uważam, że powinny się dokładać, bo kto jak nie oni, to oni czerpią z nas pieniądze, znaczy to my bierzemy ich produkty, to dlaczego jakby nie, bo są udziałowcem w tym całym rynku. Oni są udziałowcem, ministerstwo jest udziałowcem.
udziałowcem, czyli państwo jest udziałowcem, czyli naszym drugim partnerem do tego i szpitale. Od szpitali no nie da się wyciągnąć, chyba że są to firmy prywatne. Państwowych pieniędzy postanowiłyśmy dotychczas nie brać, choć nam czasem nie starcza i musimy grubo o tym myśleć, tak jak ubiegły rok chociażby, ale czyli zawsze zostawiam sobie w zanadrzu to, choć aplikowałyśmy, ale sami wiecie, jak trudno jest w projekcie FIO wysoko oceniony merytorycznie, jednak pieniędzy nie dostałyśmy. Gdzie jest program RITA współpracy z Białorusią, też aplikowałyśmy, nie dostałyśmy. W tym roku zaaplikowałyśmy na jakiś z organizacją z Włoch, no może wreszcie gdzieś te unijne pieniądze weźmiemy, ale to ogromnie ciężka praca na to, żeby te pieniądze wziąć, rozliczyć i jeszcze zrobić przy tym coś naprawdę dobrego. Znamy to, napisze, siedzi się w nocy, pisze się projekty, po czym dwa punkty brakuje albo pół punktu i nie ma. No ale taka, tak to jest. Ja wam bardzo wszystkim dziękuję. Ja myślę, że to była szeroka panorama organizacji, różny sposób działających, dla różnych środowisk działających, różnie zdobywających środki na swoje działania. I ja myślę, że taka dyskusja tematów, którymi my się zmagamy na co dzień, jest bardzo, bardzo wiele, ale no, miód na nasze serce to, co usłyszeliśmy w poprzednich panelach, że jesteśmy potrzebni i że jak się naprawdę potrzebna jest pomoc, to się w pierwszej kolejności do nas idzie i prosi i dzwoni i my pomagamy. Ja wam bardzo dziękuję i życzę wam wszystkim sukcesów, życzę wam dużo pieniędzy na waszą działalność, dlatego że mądrze je wykorzystujecie i bardzo pożytecznie. Ja sobie też tego życzę, żeby i nasza organizacja tak miała. Ja dodam jedno słowo, bo ja bym bardzo chciała i marzę o tym, żeby organizacje pacjenckie były dla osób je prowadzących rzeczywiście miejscem pracy, bo tylko wtedy możesz być spokojny, kiedy bierzesz pensję i robisz swoją robotę naprawdę dobrze i mam nadzieję, że taki rodzaj, czyli tak jak jest na Zachodzie, tak w Polsce się będzie rozwijało, że pracują wysokiej klasy specjaliści, są tacy, którzy dają nam usługi nie za gratis, nie w międzyczasie, bo one nie zawsze są jakościowe, tylko możemy opłacać ludzi, no, którzy dają. Są takie renciski, które stać na to, żeby pracować gratis. Tak, tak, tak. I brawo dla tych rencistek. Dziękuję wam.